witajcie moi mili, z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek, zagrajmy w Prison Architect. No i tak, po poprzednim odcinku, który był taki trochę bardziej dyskusyjny, to w tym odcinku myślę, że skupimy się w 100% już na grze. Nie będziemy jakoś tutaj zawracać Wisły kijem. I tak, zobaczmy, eksport. Może coś stanie na nogi w dniu dzisiejszym, ze względu na to, że mamy bardzo mało, niestety, bardzo małą przebieżność na drewnie. Dalej się oparli, żeby robić te license plate, to chyba nie będę ich po prostu usuwał. I teraz tak, to co będziemy potrzebowali... Właśnie, ile kosztuje jedna cela? 1000, w sumie jedna cela kosztuje 1000 hajsu. Nie jest źle, ale byśmy musieli jednak jakimś cudem to ogarnąć sobie. Secure door, tu jest. Solitary, no. Weźcie ich tam na lockdown, ściągnijcie, Boże Święty. Zaraz wezmę, wyłączę w ogóle system kar. Nie no, to jest jednak tutaj, no, nie wiem, no siedzisz tam dwa dni. W sumie to jest dobre, to jest dobre. Illegal narcotics find, oczywiście, dobrze, niech to się nabija. Eksport za 1000. Pięknie. Tool cleanup. Ja bym chciał tool cleanup też zrobić. Tym bardziej patrząc na to, że oni będą wynosić na pewno różne rzeczy stąd. To jest bardziej niż pewne. Niestety nie ma nic takiego. A eksport? Na eksporcie też chyba nic nie leży. Nie, nie leży. Znaczy do następnego dnia musimy jakoś po prostu przetrwać. No widzicie, ten jeden na przykład tu dostał lockdown i siedzi. Listen to radio. Recreation i comfort. Leczy. No i dobrze. Status effect suppressed. No. Czyli on jest osaczony tylko wtedy, kiedy... No nie to, tylko to. Kiedy, jakby to powiedzieć, będzie miał... Jakieś takie jakby zatyczki z strażnikami chyba. No, ciekawie, ciekawie. Dobrze wiedzieć na przyszłość to jest przede wszystkim. Myślę, że następnego dnia jak tu ruszą chłopaki, no to z kopyta. I to ostro. Się wezmą za wszystkie rzeczy, no, które potrzeba. Bo jak się nie wezmą, to możemy naprawdę się z tym zstegować. Carpentry, carpentry, nie, nie ma carpentry, nie ma i nie będzie w tym więzieniu carpentry program. Teraz tak, kantyna, kantyna wygląda dobrze, myślę, że ona tu spokojnie obsłuży to 40 osób, ale kuchnia, kuchnia nie wyrabia w tym momencie i niestety to widać. Niestety to bardzo widać nawet. Ogólnie pamiętacie, taka kantyna to nam tam starczyła na 500 więźniów? Także myślę, że to już jest inwestycja teraz na długi czas będzie. I teraz bym chciał tylko jeszcze jedną rzecz się dowiedzieć. Dlaczego warsztat ma takie niskie obroty? Bo mam niskie. Nie mogę powiedzieć, że ten warsztat leci dobrze, bo on ma naprawdę, no, słabiutko przyjąć, ledwo co do przodu. Miałem nadzieję, że jakoś to się tam wyjaśni wszystko z czasem. No, kurczę, no albo te narkotyki niech znajdą, albo ten blok musimy skończyć, no bo zastrzyk gotówki jest rzeczą niezbędną dla nas. No wiecie, zaczyna się czas wolny, przychodzą ludzie na wizytację, na odwiedziny. Czyli w sumie każdy robi to, co chce. Zresztą oni mają tak nawalone w celach, że ja się nie dziwię, że oni siedzą w celach. No, mogą tam siedzieć i siedzieć. I tak naprawdę nic złego im się tam nie stanie. W celi mają naprawdę bardzo bezpiecznie. Także jest naprawdę fajnie. Jest, no, 36 więźniów mamy. To jest jedyne, co mnie martwi, że jest ich mało. Naprawdę jest ich mało. Ponieważ gdybyśmy mieli ich więcej, to byśmy tutaj dali radę... Cicho! Bankructwo, hehe. Ojoj, 20 godzin mamy, hehe. Trzeba się z tego wykopać. A jeśli nie zdążymy wykopać, no to... Nie no, dobrze, zaczął się okres prac. Panowie, róbcie te deski do kurwy pędzi. No bo naprawdę, no, sam to mam więzienie, no. Jak wygląda program? Jedna osoba się tylko uczy. Siedmiu murzynów tu powinno robić. Niech oni tu pracują.
Niech tam robią, Boże święty. No. O, proszę, no, od razu. Był chudy dzień, teraz jest tłusty dzień. No. Nagle warsztat ruszył pełną parą. Kurde mela. Tylko czemu drugi raz bankrutujemy już tej serii, tak? Czyli ta seria naprawdę... Nie wiem, czy... za bardzo na Janka gram, bo może też tak być, że za bardzo po prostu na Janka tutaj dużo rzeczy próbuję zrobić, albo... No, albo nie wiem, albo po tym update'cie, co był, naprawdę się dużo rzeczy zmieniło w mechanice. Co wątpię. Dobrze, teraz tak, to zapakujcie wszystko na ciężarówkę, to wyjedzie i będziemy mieli po problemie, jeżeli chodzi o bankructwo. Bo to nam... Aha, no tak, śmieci. To nam powinno dać 5, 6, prawie 7 tysięcy. 7,5, dziękuję. No i bankructwo papa. Bankructwu mówimy dziękuję, nie. Teraz tak, klonowanie. Zrobiliśmy te cele. Tak, no to wstawmy je tu, no. Powiększmy sobie tutaj przydział wesołych panów. A czemu nie na dwie strony, tylko zapomniałem jeszcze. Jak widzicie, wstawić metal detektorów, czyli zrobię teraz tak, że wstawimy dwa. A dokładniej wstawimy trzy, tylko jeden. A, no tak, tutaj też zapomniałem też o tym. A czyli sobie wstawimy tylko dwa metal detektory. I bum! A, no tak, no racja, tu światła nie mam. Czyli znowu za szybko chciałem. Ale dobrze, będzie oświetlenie w celach, więc... Strażnicy tam nie potrzebują jakoś teraz tak bardzo też tego. Inaczej, coś jeszcze na eksport idzie? No i idą tutaj... Idzie sporo, sporo rzeczy idzie na eksport. No czyli widzicie, znowu działa zasada chudy dzień, tłusty dzień. Czyli jednego dnia mamy zero eksportu, drugiego dnia ten eksport rzeczywiście tutaj pnie się do góry. To jest z jednej strony dobre, z drugiej strony bardziej stabilnie by się przydało jednak trzymać to wszystko, ale... No ale niestety. Wiecie co, może tak, zrobimy im shakedown dzisiaj. Ze względu na to, że będziemy potrzebowali znaleźć mimo wszystko ten nielegalne narkotyki. Bo to 15 tysięcy nam się przyda. Czyli dawaj. 600 miejsc aż. O kurde, będą to trochę sprawdzać. Ale myślę, że znajdziemy. O, już jest. Zaraz nam zaliczy. Bo jeden na pewno jeszcze nielegalny jakiś narkotyk znajdziemy. To jest alkohol na pewno, używki różnego rodzaju. To jest... Tyle rzeczy po prostu w tym zachodzi, że jest naprawdę łatwo to zrobić. No i tak 2000 w plecy. Gro, proszę. Oni naprawdę sprawdzają nawet karatki. To oni mają tu naprawdę dużo więcej miejsc, w których mogą chować dzięki temu. W sumie 12 osób na lockdownie, ale ten lockdown do rana im zejdzie, tak czy siak, więc... Więc się tym nie przejmujmy jakoś teraz bardzo. No ale te cele wykończą nam, tak? I to będzie bardzo ważny punkt. Bardzo ważny punkt dla tego więzienia, żeby po prostu skończyli te cele. Jak je skończą, będziemy mieli 50 cel, co nam da kolejne 20 tysięcy. No i tak małymi kroczkami się tutaj napędzimy, żeby po prostu poukładać to wszystko. No i u 15 znaleziono coś godnego uwagi, czyli czytajcie, no po prostu coś takiego, że... No, że... Trzeba było ich za to dupnąć. Będę potrzebował też na szybko wstawić tutaj drugi metal detektor. Tu jest jeden. A w sumie tu wystarczy jeden na ten blok, bo tu nie będzie potrzeba, więc tu będą... No bo dobra. Nie, dobra, niech będzie jeden. Ten blok będzie taki osamotniony trochę. No i tak, teraz pytanie za 100 punktów. Shakedown prawie w końcu. I dużo broni niestety. Pałki 5. Noże 8. Nożyce, wiertła. Dużo tego. Dużo i niestety widać, że oni się... Ci więźniowie nie idą bardziej w narkotyki, alkohole i całą resztę, tylko oni się kurna zbroją. No ale też to jest maximum security, więc czego mi się tu spodziewać. No tak. No. I tyle w temacie pewnie będzie. Tutaj te wszystkie rzeczy leżą, więc by miło było, żeby oni też je zaczęli implementować do cel.
Ponieważ jak skończą robić to 14 cel, tu mamy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 cel, więc spokojnie damy radę. Myślę, że na tym maksimum security to tak dobijemy do 200 więźniów i będziemy mieli sporo już zawalone. Tu możemy zrobić niedługo całe forestry, sobie takie wielkie, duże, fajne. Więzienie musi zacząć dobrze przede wszystkim działać, a my dalej nie mamy kilku takich rzeczy jak na przykład księgarnia, tak, i sala. Także w sumie to, że to więzienie działa dalej na takich obrotach, na jakich jest, to nie chcę skłamać, ale nie wiem, kurde, do końca jakim sposobem, bo praktycznie rzecz biorąc to oni nie są wymagającą grupą konsumentów w tym momencie. Dobrze, te CCTV monitory to mnie trochę martwi, no bo kurczę, nie miałbym jak tego zrobić. Musimy zrobić ten tool cleanup. Muszą dokończyć nam dwie cele na szybko, żebyśmy mieli możliwość zrobienia tej części granta. I wtedy też dostaniemy dodatkowe. To było ile? 15? Aha, nie ma napisane. 20 tysięcy. O, no to bardzo pięknie. Complete bonus 20 koła, więc spokojnie dam radę. Na ogół i tak te wszystkie rzeczy typu tool cleanup, szukanie narkotyków, to jest... To są granty, które się robi klik, klik. Minie dzień czy dwa dni w grze. No. Zaliczone. O, czyli teraz ich jednak ruszyli, dopiero po tym jak nowe cele wybudowaliśmy. Czemu ta gra się zachowuje tak, jakby miała nadwyżkę? Może przez to, że sortowaliśmy tymi celami wtedy na początku tak trochę. Gra po prostu coś zgubiła. O, mamy 40 cel. Ej! A, dobra, więźniów max, minimum 40. No to dobrze, to zrobimy spokojnie sobie wszystko. Niech oni tam mają co chcą w tym więzieniu na razie, ale później się tak do dupy dobiorę z tym wszystkim, że nie będą wiedzieli, gdzie jest góra, gdzie jest dół. Tak, coś na eksport. O, troszkę na eksport będzie. Będzie trochę hajsu do wydania. O, coś się dzieje. O, tutaj się pan rzucił. No ale nieustraszony, brutalny. Czyli standardowa procedura, jaka najczęściej się zdarza w tej grze. Z tych więźniów z wysokim ryzykiem. Spiritual leader, jak zaczął spieprzać stąd to. Też się kurzyło. Zobaczymy, ile oni cel wykończą przed następnym dniem. Żebyśmy mogli po prostu dobrać od razu do czubka, do maksimum sobie więźniów, tak żebyśmy mieli po prostu tutaj jak najmniejsze ubytki w przyjeździe więźniów, a tym po prostu co będziemy mogli fizycznie ogarnąć. No jednak bym chciał sobie do końca dopakować. No jak widać, oni tutaj... Będziemy musieli rozbudować na pewno tą część tutaj, kantyny, jak teraz weźmiemy następnych więźniów, żebyśmy mogli jakoś to ogarnąć. To też myślę... tutaj czego nie ma toalety? Nie ma toalety, to nie jest zamknięta. Nie jest zamknięta w sumie. Duża część. A jeżeli... No, cegły już są kupione, no to czemu oni tu jeszcze... Sheet metal. Fajnie. Fajnie, po prostu się cieszę, no. Mogłoby to gdzieś być zablokowane. O. Musimy zrobić sobie zdecydowanie teraz chyba tych jednak. Tu jednak drugiego pana, bo jednak tu już widzieliście, była interwencja, potrzebna było dwóch ich. Musimy zrobić chyba zdecydowanie jednak klasy, żeby oni się nauczyli używać taserów. Bo bez taserów to my tu możemy dosyć szybko po prostu szczęznąć. Czyli następnym punktem będzie sala, którą zrobimy tu zaraz za common roomem. I tu możemy zrobić nawet dwie sale łączone albo trzy. Jedną, drugą, trzecią. Taki kwadrat bardziej. Coś w takim duchu zrobimy tam. Żeby można było to wszystko jakoś połączyć. No come on, wykończcie tę salę, proszę. Nie wstawiajcie głupot, tylko wstawcie ściany.
Come on, ja bym chciał przyjąć jak największą ilość tutaj, od razu. Come on, let me see. O Boże, się blokują na tych drzwiach, jak głupi po prostu, ale... Nie mogę mieć do nich o to pretensji, no bo tak naprawdę... Dobrze, 50 cel. 51, 52, 53. Pies wyczuwa podkopy. Robi się ciekawie. 14, dobra, 15 ich bierzemy. Nie będę się zastanawiał dalej. 15, 16, 17, 18. 18 więźniów bierzemy i tyle. Bulo banga i do przodu lecimy. Cynk. Tak, mamy 40 tysięcy. Za to 40 tysięcy robimy co? Salę katechetyczną. Nie, serio, zrobimy sobie salę. Ze względu na to, że będziemy potrzebowali tak. Tu na pewno będzie tak. Krzesełko. 2 na 2. 2 na 2. I tak. Cyk. To jest 7 na 17. Robimy lustrzane odbicie. Cyk. Cyk. I tutaj trzecią salę. Która będzie tak. Jeden rządek, drugi, trzeci, czwarty. No i kurde bela pięknie. I teraz tak. Wejście robimy tu. Tu. I tu podwójne drzwi, i tu podwójne drzwi. I tyle w temacie, moi mili. I będziemy mieli trzy sale na wypadek, gdyby naprawdę było potrzebne tutaj coś dużego. I teraz tak, tu możemy dodać. Tak, o. Powiększymy sobie też kapliczkę. I musimy zrobić security room. A żeby zrobić security room, to będziemy potrzebowali miejsca odrobinkę. Myślę... A nie, mieliśmy security room wstawić tu. Myślę, że gdzieś tyle będziemy wymagali max. Tak, to jest 15 na 14. 15 na 14, dziękuję. No i tutaj też powiększyć mi to proszę. Fajnie. Widzicie, dostaliśmy trochę hajsu, możemy teraz się zabrać za to bardzo mocno, żebyśmy tutaj powiększyli co się tylko da. 3, 4, 6, no i oczywiście maty dla bardziej egzotycznych wyznań. Teraz tak. Tu ja bym chciał zrobić tak na szybko. W sumie na szybko to nie powinienem nic robić w prisonie, bo to na ogół źle wychodzi. Ale tak. Drzwi. Teraz tak, sklonować. Cyk. I cyk. I w sumie ten pasek. I tak. I teraz pomieszczenie. Workshop. Zróbmy tak. No dobrze, na razie wystartujmy z tym. I teraz tak, tutaj będziemy mieli required entrance i tu będzie secure door. Więc tak, tu. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6. Tak, i tu będziemy musieli to przedzielić wszystko trzema ścianami, na pewno. I powinno być dobrze. Warsztat oczywiście, jeden strażnik tu, drugi tu. To jest miejsce, w którym musi być straż na 800%, bo po prostu jak nie będzie, to się mogą złe rzeczy dziać. Dobrze. Więc tak. Tu.
Na razie nie chcę mieć żadnych świateł, żadnych lampek czy czegokolwiek. No, na początek chcemy sobie wstawić ścianki zwykłe. I raz, dwa. Raz, dwa. W sumie trzy. Raz, dwa. Trzy, cztery. No i to powinno starczyć na razie. Tylko teraz tak, tu musi być security. No to zróbmy to tak fajnie sobie, bo czemu by nie? Czyli pierwsze pomieszczenie to będzie office desk. Zróbmy to tak. Tu stawmy drzwi. Ściana pójdzie na to miejsce. A tutaj będą kabiny z dokumentacją. I CCTV monitor. No dobrze, na razie tyle, bo na więcej hajsu nie mamy. Tak. Tu na pewno w ten sposób. Tutaj w ten sposób. Kurde. Żeby nam nie starczyło kasy na kable, to już jest bida. Bida z nędzą, no ale co zrobić? Dobra, warsztat. Energetyka nasza jeszcze daje radę. Więc nie jest źle. Mam nadzieję tylko, że nie będzie jakichś tutaj dzikich odpałów. 10 tu i 10 na ten mega. No w sumie po 10 może ich tam robić, to będzie akurat. Widzę, dzisiejszy dzień wypadł nam trochę tak z rytmu pracy przez tą przebudowę. No ale dobrze, no niech będzie. Dzisiejszy dzień będzie chudym dniem, jutrzejszy będzie tłustym dniem. Grubym. Tłusty dzień. Także spokojnie, jak na wojnie. Stabilnie do przodu. W ogóle ile ja mam cashflow? Cashflow mam na pewno ujemny. Ja chciałbym tylko wiedzieć, ile jeszcze. Czy jest powyżej 1000, czy nie. Tak szczerze, to ja przeczuwam, że jest dużo na minus. Dużo, dużo na minus. Tutaj no nawet nie możemy podpiąć, kurczę, tej elektryki dobrze. Psia krew. No i zobaczymy, co z tym wyjdzie. Dużo ciekawych rzeczy znajdujemy w są u nich. Granty. Tool cleanup. Właśnie, tool cleanup mogliśmy zrobić. Jak możemy zrobić tool cleanup, no to robimy shakedown. Cell block C. Nie. Ale... grant na edukację możemy, bo... postaramy się go zrobić. Będzie to chyba najbardziej... najdiabelniej trudne... najbardziej... trudny grant w ogóle do zrobienia w tym więzieniu, no ale no cóż, no próbujemy, no żyje się raz, nie? Jak się żyje raz, no to trzeba spróbować. Czemu by nie? Cyk. Cyk. I krzesła. Raz, dwa, trzy, do tego jeszcze school desk. School desk. O, w ogóle weźcie, może napiszcie, co tam u was, co, czy się uczycie, czy ten, bo bym chciał też wiedzieć, no, w jakim wieku jest moja jaki średni wiek ma ilość osób, które mnie ogląda, czy to jest bardziej, no nie wiem, mój rocznik, czyli już osoby pracujące, czy nie wiem, czy na przykład, o, okej, zrobiliśmy granta. Czy bardziej osoby uczące się mimo wszystko, nie? No bo... to bym też mógł trochę pomaglować z kontentem wtedy i bym mógł trochę pozmieniać rzeczy w kontencie na przykład i... wiedziałbym też, czy mogę na przykład sobie pozwolić na prowadzenie jakichś bardziej... że tak ujmę, poważnych serii. Nie chcę mówić na razie, nie chcę zdradzać jakich, ale mam parę projektów, które no mógłbym wprowadzać, ale no ale wiecie, ale zawsze no tak jest jakieś ale.
Bo ale zawsze będzie i było i nie przestanie być. Podstawy. Taser Qualification. Jest! Wchodzimy w końcu w te duże... w duże budki. Foundation Education Program. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobre Boże, nie chcę wiedzieć. Zobaczmy teraz tak. Tu mieliśmy wstawić dodatkowe metal detektory, których nam zabrakło ostatnio. Mieliśmy też wstawić tutaj oświetlenie, którego nam zabrakło. Czyli tak, 3, 3, 3, 3. Tak. Nie wiem, że sobie liczę na głos, może za to wkurzać czasami, ale... Tak. Ale ja robię to dla siebie. No i dobrze, tak. Teraz prysznice działają. W kościołku oczywiście nikogo nie ma, bo po przebudowie przestało to działać. Zainstaluj kilka kamer, to kilka, to chyba było 6 z tego co pamiętam. Czyli jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Kurczę, fix, naprawdę nie wiem teraz jak to idzie. Tu. No i ogólnie rzecz biorąc... A, już nam zaliczyło to, fajnie, dobrze, cieszy mnie to. To teraz tak, dostawmy sobie stołków na pewno do kantyny, bo będziemy potrzebowali więcej ze względu na to, że no rozbudowa. Teraz widzicie, mamy trochę więcej kasy. Zaczynamy wszystko koordynować coraz bardziej. I co za tym idzie? Connect. Aha, na razie jest tylko ta jedna kamera. Co za tym idzie, możemy dalej po prostu tutaj działać w tą stronę. Weźmy ten blok C. Jak wzięliśmy blok C, no to myślę, że możemy rozwiązać tutaj trochę bardziej nasze zaplecze, jeżeli chodzi o... O, właśnie library. Library mieliśmy zrobić też. Jest to rzecz, o której byłbym zapomniał. Ale też rozplanować oczywiście bym chciał to wpierw. Nie wiem, ile mają te regały teraz. Nie chcę wam kłamać. Library shelf. To ma... Tak, to ma 3. To ma 3, no to... No to dobrze. Tak, to tylko by musiały być te stoły do segregacji. Tak. W sumie tak, do dołu. Tylko zobaczmy, jak to wyjdzie do dołu. Czy będzie akurat, czy... Ładnie, proszę bardzo. Wprawione oko. Czyli tu kolejny blok wstawiamy w takim razie. I będzie dobrze. Wszystko będzie jako już jak najbardziej tutaj w pozytywnym konspekcie. Tylko niech tam zrobią jeszcze ten płot na zewnątrz. Tych dwóch drzew rozumiem wyciąć nie możecie. Eksportu nie mamy w chwili obecnej, ale mam 50 tysięcy, więc... Szczerze mówiąc, to mało mnie interesują pozostałe rzeczy. Tu też musimy kamery pomontować. O, już wiem, co możemy też zrobić w sumie bardzo ważnego. Biuro dla psychologa. Biuro dla psychologa, mianowicie zrobimy tutaj. I będzie on... No kurczę, to się zgrało, że akurat symetryczne jest. No dobrze, niech będzie tutaj, tak, w takim razie. Ogólnie chodzi o to, żebyśmy zrobili... utilities... A, no tak, zapomniałem podłączyć resztę maszyn. No i tam zdarza się. Bo będziemy musieli też zrobić taki myk, żeby sobie, kurczę, belek... Kurczę bele. Tak, oczywiście światło nawalili.
Żebyśmy zrobili tutaj sobie tego, jak on się nazywał. Boże święty, zapomniałem znowu. Prawnika. I jak będziemy mieli prawnika, to będziemy mogli sobie bez problemu pozwolić na to, żeby mieć death row. Haha. W sumie teraz tak patrzę, mamy 49 tysięcy. Ile płacimy teraz podatków? 300. No dobra. To tak czy siak nie jest dużo. Ale nie no, cash flow mamy ujemny, to byśmy mogli jednak to badanie zrobić jedno. Ono nam dużo nie zabierze hajsła. Odrobinkę tam podratuje budżet mimo wszystko. Dobrze, teraz tak, tutaj gdzie to jest Federal Tax Relief, Refilling. O, mamy 1000 już także. Widzicie, małymi krokami wszystko tutaj da się zrobić. Tylko bym chciała tak, ciebie wypieprzyć z tego biura. Nie, oczywiście ją zgubię, bo nie wie gdzie ma iść teraz. No come on, postawiajcie mu to wszystko. On tam wymaga i tak krzesła. Jezu, jaki burdel jest oczywiście w tym warsztacie. Po każdym shakedownie niestety robi się taki niesamowity burdel w pomieszczeniu. Szczególnie w takich jak warsztat. Warsztat albo kuchnia to jest po prostu... Tak, wiem, miałem, przypomniałem sobie, że mam powiększyć kuchnię. Psychology office. Okej, to tam się psycholog przeniósł. Teraz dostajemy... Mamy tutaj znowu to biuro. To biuro jest... Medical bed. Czyżbym się dupnął znowu? No jasne, że się dupnąłem. O, teraz powinno być. Dobrze. Uuu, taser. Wyszła pierwsza partia komandosów. Okej, okay, spokojnie. Tutaj psycholog teraz ma duże to biuro. Bardzo duże. W sumie to chyba dobrze, nie zaszkodzi mu, nie? Jak trochę na świat popatrzę. Ale wiecie co, moi mili, w tym momencie też kończymy odcinek i dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, hej!